Dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj w sobotę. Jesteśmy już na miejscu, czyli na rozdanie nagród piłkarskich, tak? Piłkarskich. Czyli zakończenie sezonu naszych chłopaków, ich klubu piłkarskiego. Okej, okay. Już wróciliśmy po prezentacji. Chłopcy odebrali swoje nagrody. Zawsze dostaję po jednej takiej nagrodzie, każdy dostaje z drużyny. I jakieś wyróżnienie są też, chyba są cztery kategorie. I Filip dostał wyróżnienie też, więc trafią z powrotem do gabloty. A my jeszcze musieliśmy zajechać do polskiego sklepu, tak jak wam wcześniej mówiłam, więc wam na szybko pokażę, co kupiłam. Robimy dzisiaj grilla, bo jest przepiękna pogoda. A i jeszcze zaraz wam pokażę, co będziemy dzisiaj robić. Także najpierw może polski sklep. Okej, okay, a więc skoro grill, to kiełbasa na grilla jakaś. Tu mamy ser żółty. Bardzo lubimy polski ser żółty. To są chyba kabanosy, chłopcy wzięli sobie. Oczywiście nie obyło się bez słodycze. No draże zawsze muszą być w polskim sklepie, słuchajcie. Jakieś gumy, w ogóle takie gumy sobie chłopcy kupują, słuchajcie. Pokażę. Ja nie wiem, no to nie są polskie, to są jakieś, ja nie wiem skąd one są. No, łap fokusa. O, teraz widać. O, camel balls. To są gumy do rzucia, rozumiecie? I tu jeszcze jakieś inne gumy. Śmietana 18, bo wolimy z polskiego sklepu. Serek topiony ze szczypiorkiem. Kaszę jęczmienną wzięłam, bo już bardzo dawno nie było. Kiszone ogórki. Tam z tyłu jest sałata pekińska, bo chcemy, czy kapusta pekińska, bo chcę zrobić, właśnie planuję zrobić w tygodniu może sałatkę grecką. Kasza gryczana, chciałam taką nieprażoną też kupić, żeby zrobić z niej chlebek, bo jest pyszny chlebek z kaszy nieprażonej, ale niestety nie było. Włoszczyznę suszoną do rosołku dodaję jeszcze taką, twaróg półtusty. Kupiłam też taki zakwas chlebowy żytni, nigdy go nie miałam, więc spróbuję upiec na tym zakwasie właśnie chlebek, ale generalnie z myślą o chlebku kupiłam mąkę żytnią do wypieku chleba domowego rozowa. Ja chcę z tego zrobić zakwas na chleb generalnie, więc zobaczymy, czy mi wyjdzie, bo kiedyś próbowałam, ale mi nie wyszło. Tutaj jest błyskawiczne płatki jaglniane, jak mi się jakoś zachciało, fasola jaś, bo będziemy robić fasolkę po brytońsku, oczywiście taką wegę, kotlety sojowe, bo już wieki nie mieliśmy tych kotletów, nie wiem, zapomniałam o nich. Kefir też zawsze musi być, tu są kajzerki też z polskiego sklepu, zawsze tu jest podpałka do grilla. Pietruszka, o której wam mówiłam, to też musi być zawsze z polskiego sklepu kupiona. Seler, moszenianka, ser feta, bardzo lubimy właśnie ten ser do tej sałatki greckiej. Sos tatarski, tu kupiłam taki, jeszcze miałam z tych past, miałam już jakieś pasty na kanapki, one są wegetariańskie, ale nie miałam jeszcze tej ze słonecznikiem. Ze słonecznika pasty z pomidorami, więc mam nadzieję, że będzie dobry. Tu nasz ulubiony chleb, pyszny on jest. Jejku, tak ukrojony, ale nie zawsze jest. Tu wzięłam sobie taki chlebek ze słonecznikiem. I co tu jeszcze mamy? Proszek do pieczenia w ogóle wzięłam bezglutenowy. Ja nie, nigdy nie biorę bezglutenowego, ale tak stwierdziłam, że spróbuję. Budyń, tak jako na deser i z myślą tego do sernika, bo mam zamiar dzisiaj piec, bo po prostu w zamrażarce mi się tyle uzbierało sera białego, że rozmroziłam wczoraj i będę piekła. Tutaj jest taka przyprawa do rosołku też, o tu znowu budyń. Tu taka przyprawa do grilla dla chłopaków, żeby mieli do kiełbaski. Poperek i chyba tyle. Jeszcze chłopcy sobie chyba kupili tam mleczko w płynie, bo to też zawsze. I węgiel drzewny też chyba. I tyle. I za te wszystkie zakupy w polskim sklepie wydaliśmy prawie 80 funtów. Także widzicie, no masakra. Po prostu polski sklep jest tutaj tak drogi. Ja nie wiem, co się dzieje. Jest
każdym dniem po prostu jest coraz droższy i tu wcale nie ma mięsa, nie ma nie wiadomo jakich rzeczy, także masakra. Jeszcze chciałam Wam pokazać, bo wczoraj jak byłam w TK Maxie, bo byłam w TK Maxie, żeby poszukać jakiejś koszulki dla Olego, to znalazłam w końcu takie pojemniki, słuchajcie, i te pojemniki, ja już kiedyś mi się rzuciły w oczy, to są pojemniki na wędlinę albo na ser, bo mnie to tak denerwuje, jak ja otworzę jakąś wędlinę albo ser i potem mi to zsycha. I cztery takie pojemniki były chyba za 7 funtów, także super, fajnie, że to dorwałam, bo zawsze zapominam o tym, żeby poszukać, a wczoraj mi, jak zawsze, mi się rzuciło po prostu w twarz, wleciały na mnie. A dzisiaj, co będziemy robić? Będziemy spędzać oczywiście czas w ogródku, bo jest przepiękna pogoda, zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam pogodę, tak jakbyście nie widzieli pięknej pogody, no nie? Będziemy robić to. Będziemy składać greenhouse. Ale się cieszę. I tu jeszcze kupiliśmy farbę do płotu, bo w końcu musimy ten płot pomalować. I taką folię, bo jak będziemy zamawiać taką szopę do ogrodu, musimy w końcu to ogarnąć. To na dół musimy położyć takie coś na ziemię i wtedy na to kafle, żeby wiecie, żeby nam tam nie zarastało i korzenie jakieś nie wyrastały. Także to jest plan, ale jak już obiecałam, to Wam pokażę już tą piękną pogodę. O, a tu się jeden u nas już leniwi. Bobo, chodź tu. Zobaczcie. Jest Bobi. Ja nie wiem, czy to widać, bo tak słońce świeci. Jest taka piękna pogoda. Pranie już się suszy, bo rano zrobiliśmy. Gdzie to jest pranie? Tutaj jest pranie. Rano wysuszyło się. Już mam nadzieję, jeszcze muszę kubki jakieś pozbierać z rannej kawy. No i tak, i tyle. To by było tyle. Może później nagram, jak będę, bo ja chcę go poskładać, ten greenhouse. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. I najśmieszniejsze to jest to, że tam w poprzednich filmikach pokazywałam Wam, jak robiłam tutaj porządki w tym ogrodzie i ten plastikowy pojemnik przenosiłam spod domu tu, a teraz go znowu muszę przenieść tam, po prostu uwielbiam, nie? Co chwilę coś przenoszę. A jeszcze Wam się pochwalę moim warzywniakiem, takim skromniutkim, malutkim, ale jest. Zobaczcie, rzodkiewki. Tutaj jest gdzieś sałata, rośnie sobie, pietruszkę wsadziłam, bo nie miałam jej gdzieś ten wsadzić. Tutaj też jeszcze pietruszka rośnie, tam mam jedną cukinię, bo niestety jedna mi tylko wyrosła i miałam sobie kupić i nie kupiłam. I tam jest szczypiorek, gdzie? Bo szczypiorek, cebulkę też zasadziłam, ale niestety widzę, że mi tylko więcej, patrzcie, już dawno tutaj nie byłam, jest, więcej mi tej cebulki wyszło. Cebulka dymka, jeszcze kurczę, przedwczoraj sprawdzałam i nie było. A teraz jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. To fajnie, fajnie, a tutaj wsadziłam po prostu cebulę, żeby mieć na szczypiorek jakikolwiek. Także tak, kwiatuszki uratowane sprzed ceny rosną. I jeszcze tutaj co my mamy? Tu nasza Budda. Ta Budda tutaj była i ona była w takim opłakanym stanie. Słuchajcie, tutaj w ogóle miała takie światełko na solar, które świeciło, ale było połamane, popsute, żeśmy to wyszarpali, może później to coś wsadzę. I Sebastian stwierdził, że może pomaluję to na biało i powiem Wam, że całkiem fajnie to wyszło na ten biały. Zobaczcie, jakie te płoty są. Trzeba je pomalować. Tu jest moja Magi. A tu pomidorki już kwitną. Dzisiaj wylądują w greenhouse'ie. Sebastian zaraz mnie okrzyczy, że źle kręcę za szybko. Tu jest papryka. I ogórki. Już przygotowany do składania. Szkielet jest. Teraz folia i zajęło nam to 15 minut. Elegancko. Okej, 15 minut, no dobra, 20 z przestawieniem. Zaraz go przestawimy.
ale całkiem fajne, bardzo proste w złożeniu. Sama złożyłam, Krzysiu mi pomagał tylko. Zobaczcie, całkiem fajne. I półeczki są. Tu tylko muszę trycytkami półeczki, żeby one mi się nie rozwalały. I jest. Mam nadzieję, że pomoże mi to w pomidorkach. Sobota minęła, nawet nie wiem gdzie. I chyba będzie padać. Jest godzina 8:15. My sobie poczylowaliśmy. Zjedliśmy sobie grilla naszego pierwszego w tym roku. I... tadam! Postawiliśmy już greenhouse. Zaraz wam pokażę. I tutaj jeszcze czeka miejsce na naszą szopę. Póki co są jakieś śmieci. A greenhouse jest super. Bardzo mi się podoba. Tu na razie są moje... Półka spadła, muszę jeszcze ją przyczepić takimi trytytkami. Tu są moje ogórki. Ten jakiś taki ususzony, bo chyba się ususzył, jak był na zewnątrz. A tutaj mi ślimaki zjadły chyba. Tu jest jeszcze jakiś taki zdechły mały, ale nie wiem, czy odżyje. Tu jest moja biedna papryka pogryziona przez ślimaki. No, ale póki co, nie zapeszając, pomidorki mają się całkiem nieźle. Są tutaj kwiatuszki. No, ostrość, proszę pana. O. I gdzieś tam widać jakieś takie już zarodki. Także pomidorki raczej powinny być. Tu jeszcze już będę miała miejsce. Już nie będę musiała w domu robić, więc sobie zrobię tacki z nowymi jakimiś nasionkami. Myślę, że jeszcze dokupię sobie pomidorki. A jeszcze chciałam wam pokazać, nie wiem, czy znacie takiego kwiatka. O tego. On się nazywa cytrynka, anginka, różnie go nazywają. Generalnie to jest geranium. Taka chyba właściwa nazwa. I on, jak miałam go jeszcze w konserwatorium, jak mieliśmy taki wiecie, oszklony pokój, to on mi wypuścił kwiatki takie fioletowe. Pierwszy raz w życiu widziałam tego geranium właśnie z kwiatuszkami, ale tutaj coś widzę, że raczej chyba nie zapowiada się na kwiatuszki. Halo. Cześć. Po co przyszedłeś? Tyle. Dzisiejszy dzień dobiegł końca. Ja się już z wami dzisiaj żegnam. Pa!